2 kwietnia wspominamy świętego Franciszka Colguitart, zakonnika. Franciszek urodził się 18 maja 1812 roku w małej wiosce w Pirenejach Katalońskich na wschodzie Hiszpanii. Ochrzczono go następnego dnia po urodzeniu. Był najmłodszym z 11 rodzeństwa. Jego ojciec zmarł, gdy miał 4 latka. To pogłębiło jeszcze dotychczasową biedę rodziny. Matka wychowała go, przekazując wartości chrześcijańskie. Uczyła go zwłaszcza miłości do Matki Bożej. Franciszek od dziecka chciał być kapłanem. Już jako dziecko organizował procesje i wygłaszał kazania w czasie dziecięcych zabaw. Przygotowanie do kapłaństwa rozpoczął w wieku 10 lat w dalekim Wiś. Na swoje utrzymanie i naukę zarabiał, tak jak inni ubodzy uczniowie, korepetycjami. W wieku 18 lat wstąpił do zakonu ojców dominikanów. Tam kontynuował naukę. Tuż przed wyznaczonym terminem święceń, na skutek decyzji politycznych, zakon ojców dominikanów w Hiszpanii został zlikwidowany. Udzielanie święceń kapłańskich zostało zabronione przez władze państwowe. Po pokonaniu wielu trudności Franciszek przyjął święcenie kapłańskie w Solsonie, na północy Katalonii. 28 maja 1836 roku, w wieku 24 lat. Jako kapłan sam, bo wspólnota zakonna była rozproszona, podejmował działalność misyjną. Miał jednak niezwykły dar zjednywania sobie współpracowników, zarówno wśród świeckich, jak i duchownych z innych zakonów. Mimo że władze państwowe zlikwidowały klasztory, on potrafił w takich warunkach realizować charyzmat swojego zakonu, żyć regułą dominikańską. Ojciec Franciszek w wieku 57 lat w czasie głoszenia kazania doznał udaru mózgu. Zaczął wtedy podupadać na zdrowiu, stracił wzrok i dotychczasową sprawność intelektualną. W czasie choroby modlił się, przede wszystkim odmawiał różaniec, który tak ukochał. Zmarł po kilku latach choroby 2 kwietnia 1875 roku w Wiś. Miał 63 lata. W dniu jego beatyfikacji 29 kwietnia 1979 roku ojciec święty Jan Paweł II tak o nim mówił. Podczas swoich niezliczonych podróży apostolskich po Katalonii, podczas pamiętnych misji ludowych i innych form przepowiadania, ojciec Col dla wielu był siewcą wiary i nadziei, głosicielem miłości, pokoju, pojednania między ludźmi podzielonymi przez namiętności wojny i nienawiść. Prawdziwy mąż Boży w pełni przeżywał swoją tożsamość kapłańską i zakonną, co stało się źródłem inspiracji w całej jego posłudze. Tym, którzy nie zawsze rozumieli powody niektórych jego postaw, odpowiadał z przekonaniem: tak robię, bo jestem religijny. Ta głęboka samoświadomość jest tajemnicą, która kierowała jego nieustanną działalnością. Posługa absorbująca, ale nie pozbawiona silnego fundamentu, nieprzerwanej modlitwy, która była siłą napędową jego działalności apostolskiej. Na ten temat nowy błogosławiony wypowiada się bardzo wymownie. Sam był człowiekiem modlitwy i pragnął prowadzić wiernych tą drogą. Taką drogę wskazywał siostrom z założonego przez siebie zgromadzenia zakonnego. Natomiast w czasie jego kanonizacji 11 października 2009 roku papież Benedykt XVI powiedział: żywe jest Słowo Boże, skuteczne. Przez nie Ojciec, który jest w niebie, z miłością rozmawia ze swoimi dziećmi we wszystkich czasach, dając im poznać nieskończoną miłość, a tym samym dodając otuchy i pocieszając i przedstawiając swój plan zbawienia ludzkości i każdego człowieka. Świadomy tego święty Franciszek Col szerzył je gorliwie i z oddaniem, wypełniając w ten sposób wiernie swoje powołanie w zakonie kaznodziejskim, w którym złożył profesję. Był zapalonym kaznodzieją, głównie wędrownym, który prowadząc misje ludowe, pragnął głosić i uobecniać Słowo Boże w wioskach i miastach Katalonii, ułatwiając ludziom w ten sposób głębokie z Nim spotkanie. Spotkanie, które skłania do nawrócenia serca, do przyjęcia z radością łaski Bożej i do podtrzymywania ustawicznego dialogu z naszym Panem przez modlitwę.
Dlatego jego działalność ewangelizacyjną cechowało gorliwe sprawowanie sakramentu pokuty, szczególne nabożeństwo do Eucharystii i nieustanna wytrwała modlitwa. Franciszek Kol docierał do serc innych ludzi, ponieważ przekazywał im swoje żarliwe przeżycia wewnętrzne. To, czym pałało jego serce, oddaną miłość do Chrystusa. Pragnąc, by ziarno Słowa Bożego padało na dobry grunt, Franciszek założył Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Zwiastowania, którego celem było zapewnienie dzieciom i młodzieży pełnego wychowania, tak aby mogły odkrywać niezgłębione bogactwo, jakim jest Chrystus, wierny przyjaciel, który nas nie opuszcza i niestrudzenie trwa przy nas, ożywiając naszą nadzieję swoim słowem życia. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce święty Franciszek wytrwale naśladował Chrystusa, ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu, osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.